kontynuujemy naszą przygodę na Targu Egipskim. Warunki sanitarne pozostawiają tu wiele do życzenia. Czy to jest właśnie szczęka araba? Holy shit! Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? 12 ciężkich, 4 złotych koron moją głowę zdobył. Tamto miejsce raczej będziemy omijać z daleka. O, haj, mam bo Arabię w turbanie. Przejdźmy się właśnie po tym tajemniczym, jakże pełnym uroku targu. Zapraszam. Co tam gość trzyma w ręce? Dobra, nie zastanawiajmy się. Chodźmy gdzie indziej. Patataj, patataj. No co? Co się śmiecie? Zawsze jakiś transport. Tak? Czy to Sanepid? Tak, chciałbym zgłosić stragan z bardzo nieświeżymi rybami, które stoją tu już około rok. Tak, przyjedziecie, okej. Piękne jaja, okazjonalna cena za 2 funty oraz mamy również skóry na sprzedaż, tylko u nas tutaj w Egipcie. Hello! I tak oto rozpoczęła się przygoda na pięknym rydwanie zaprzężonym w mocarne konie. Zapraszamy. Szkoda, że nie możecie tego doświadczyć tak jak ja, jak rozpędzona bryczka z szaleńczymi Arabami wymija wszystkie auta. To naprawdę. Aż dziwne, że ktoś jeszcze nas nie przejechał. Teraz właśnie przejeżdżamy przez taką dzielnicę biedoty. No, zobaczcie jak to wygląda. Ale profesjonalny warsztat jest. Hello. Cześć osioł. Ma osioł. Powiem wam, że ta typowa egipska mieścina. Cześć. Hello. Przypadła mi do gustu, naprawdę taki urok ma to w sobie, taką... Nie ma takiej urbanizacji dużej, tak naprawdę tak... No urocze jest, no urocze. No i jechaliśmy teraz do meczetu, gdzie się odbywają modlitwy muzułmańskie, czyli Allah Akbar i do przodu. Podejdźmy bliżej. No, budynek okazały, te kolumny, zdobienia, naprawdę podoba mi się charakter. Ale niestety nie możemy wejść do środka, bo w tym momencie odprawiana jest popołudniowa modlitwa i nie wolno modlącym przeszkadzać medytacji. Ej, czekajcie, ja to coś widzę. A kto to? Cześć! Jak się masz? Dobrze. No to fajnie. No cześć, ja idę, cześć. Meczet już zostawiamy i mkniemy dalej w niebezpieczne odmęty miasta egipskiego. Na pewno będzie świetnie. Ciekawe. Przepraszam, bo tak jadę i dalej nie mogę rozpoznać przepisów. Czemu ten człowiek chodzi po ulicy? Czemu? Czemu dwupasmówki jest zrobiona 8-pasmówka? Czemu kozy chodzą po ulicy? No czemu? No może mi ktoś powie. Nawet kultury zawrócimy macie. A idźcie. Arabie. Znajdujemy się teraz na naszym przepięknym bajkowym statku. 5-gwiazdkowym statku. Pogoda jest przepiękna, jest ponad 35 stopni, słonko świeci, ptaszki śpiewają, zwierzątka klękają. No, żyć nie umierać, tylko płynąć i podziwiać przepiękne krajobrazy. No, widok jest naprawdę powalający, epic. Pustynia, palmy. Las, meczet, no ekstra. Dobrze, teraz przepływamy przez otwierający się do góry most. Przecież tam nic nie może się otworzyć. Jak my przepłyniemy po nim? Jesteśmy trochę za wysocy. Hej! Ludzie, nikt nie zauważy, że ten most jest trochę za nisko? Ej! Ej, ale ludzie, my się naprawdę z tym zderzymy. Nikt mnie nie słucha. Ej! Everybody! Stop it, please! No. Uff, ledwo przepłynęliśmy. No ale... milimetry, dosłownie milimetry. No, ten statek też jest ładny, ale nasz jest lepszy, ma więcej luksusu. Ale czemu on jest szybszy? Czemu on nas przegania? Kapitan tam! Ładuj! Więcej gazu! Nie mogą nas przegonić! Przegonili nas, wiem! Abordaż! Ludzie! Wszyscy! Come on! Wypady! Go to damn attack! No czemu tak siedzicie? No czemu się gapicie? Atakujcie! No tutaj jacyś rybacy sobie łowią. Piękne drzewa. Chciałbym taki dom mieć. Taką palmę bym sobie zasadził. No jakieś domy. To są ich zwyczajne domy. Takie... No można to nazwać domem? No można, ale... To nie nasze standardy. No możecie zauważyć, że te domy są okropne, ale w każdym przynajmniej jest jedna antena satelitarna, bo telewizja musi być. No i jesteśmy na postoju świątyni, przy świątyni w Karnaku. To jest świątynia, w której byliśmy już, a tak oto wygląda w nocy. Jakiś Arab cały czas gada na duchem, zaraz mu coś szczeli. No naprawdę jest epicki widok, zaraz wam przybliżę, o proszę. No epic i jeszcze raz, super. No jest ciemno, jest noc, a oni dalej nie mają dość sprzedawania. No, atmosfera jest troszkę niebezpieczna. Ale nie martwcie się, jak w polskiej prasie będzie napisane, że pewien youtuber o takim i takim niku połamał parę rączek i nóżek kilku Arabom. Nie martwcie się, to na pewno nie będę ja. No już po tym postoju rano płyniemy dalej. Kolejne widoczki, kolejne miasto. Tak właśnie, to jest miasto Karnak, przepływamy koło niego, tak. No i... żeglarzu, płyniemy. Przepraszam, czy nikt nie widzi właśnie małej łódeczki, którą zaraz staranujemy? Ludzie, przed nami jest łódeczka. Hello, tak, też się lubicie, ale my was zaraz przejedziemy. Jeny. O włos. Hardkorowi są, nie można zaprzeczyć. Uwaga ludzie, teraz się będzie działa akcja. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Pamiętacie, jak w tamtym tygodniu nie mogliśmy przepłynąć na drugą stronę śluzy? Teraz już koniec strajku. I wynik będzie 6 nabitych na pal i 1 utopiony. He, ty tam, tak, ty, tak, wiem gdzie mieszkasz, tak, łapię cię. Profesjonalne holowanie, że oby, a jak jeden wypadnie, to co by było? No, tak, widzę was, tak. Zadowoleni, co nie strajkowali, a teraz łaskawie wpuszczą nas, no. Super. No pracuj, pracuj! Ty, nie byłem, no. Pracuj, pracuj, nie obijaj się. Strajkowałeś, to teraz do roboty. No. To jeszcze nie jest śluza, ale za niedługo do niej wpłyniemy, a tu widzicie Professional Office ze stanowiskiem komputerowym. Oprócz tego mamy elektroniczny obieg dokumentów. Ale nie zauważyliście, że oni tu nic nie robią? Czy mi się tam nie nudzi? Ominęliśmy właśnie tą odprawę i już wpływamy do śluzy. Już wam mówię, co tu się będzie działo. Nastąpi wyrównanie poziomu wody. Dzięki temu będziemy mogli przepłynąć na drugą stronę śluzy. Hello! Dobra, proces się zaraz zacznie. Patrzcie, jak oni są teraz... no, mali, jak są, my jesteśmy wysoko. Zobaczycie po tym, jak ten proces się skończy, że będziemy na równi z nimi. Tak, zobaczycie. Lolo, oparliśmy już. Mówiłem, jesteśmy na równi z nimi. Woda się wyrównała. No i możemy płynąć dalej. Pewnie już zauważyliście, że tutaj szalunność cały czas się kłóci z sobą. O, patrzcie, ma broń. Tylko gdzie magazynek? No, wreszcie otwierają wrota. No bo jakby zamknęli, to bym zrobił taki sajgon, żeby od razu nas wypuścili. No ty się nie ciesz. No. Do roboty, ty. No i płyniemy dalej. Kolejne domki, kolejne zatoczki. No, ale poziom życia się dalej jest zmienia. Dlatego jest tu tyle chorób. Nie mówiłem wam, że przeciętny lekarz zarabia taki lepszy $150 miesięcznie. No, zaskoczenie. A oto nasi współpasażerowie z Indii. No za rączkę, za rączkę. A jeszcze chciałbym wam właśnie pokazać tradycyjne, starożytne, hinduskie powitanie, czyli klepnięcie się w głowę na znak starożytnego pokoju. Tak. A co wy myślicie, że ja się tu obijam? Tak? Nie, ja tu piszę do was scenariusz do Minecrafta. Proszę. Już na 3 odcinki mamy scenariuszy. Więc proszę, ja się dla was staram. Docencie to. Piękny widok. Jest wcześnie rano, a i balony są. To już jest ostatni nasz dzień na statku. Kończymy i... następny już będzie tylko wypoczynek w hotelu. Ale patrzcie, ile tu jest balonów. 1, 2, 3. Tutaj 2. Łohoho. Kupę ich. Że oni coś widzą w tych chmurach. I jesteśmy już w hotelu i nasz pokój ma numer... jakiś tam miał? 1010. To jest nasz pokoik, telewizja paruskiego gawarisz. Tak. No i jesteśmy na najniższym piętrze, ale mam blisko do barku. Hotel jest 5-gwiazdkowy, jest w nim kilka ekskluzywnych basenów, potem was prowadzę, tylko czemu te Arabki kąpią się w ich kieckach? Nie rozumiem, że nie mogą się rozbierać, ale... no ludzie, no... no, epic hotel. Ale... nie wiem, ja to chyba zgłoszę gdzieś. W kieckach będą, w szmatach. Od razu sobie wypiorą. O! Po co marnować wodę? Od razu w chlorowanej wodzie sobie wypiorą ciuchy. Teraz pokażę wam nasz hotel od strony restauracji. Tam, ta, ta, tam, 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 no, 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 no. Fajną wózę tu puszczają, naprawdę. No, w środku jest jeszcze bardziej luksusowo. No co, szlachta się bawi! A to jest taki hotelowy straganik, można kupić piramida. Teraz ogólnie zacznę wam wszystko pokazywać, żebyście tak mniej więcej zobaczyli, jak to wygląda, tak jak ja bym chodził normalnie, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. A to jest nasz piękny hall, który nazwałem z powodu takiej piękności, nazwałem go hall... no dobra, nic ciekawego nie wymyśliłem, ale jest naprawdę fajny. Oczywiście można w hotelu też coś kupić. No ponownie witam was w restauracji, tym razem w dzień. W dzień myślę, że nawet to wygląda lepiej, szczególnie te słonie, które naprawdę robią wielkie wrażenie. Dobrze, teraz zapraszam was na zwiedzanie hotelu trochę na bardziej otwartym terenie. Tu widzimy palmy, jest dość duży dzisiaj wiatr, a tak a propos jest u nich najzimniejsza zima od 20 lat, jest 20 około 5 stopni, jest bardzo zimny wiatr, nawet tak ciepło nie jest, ale w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, w Polsce jest około wtedy 30 minus stopni, więc plus 25, minus 30, plus 25, minus 30. No, wybór należy do was. No, więc dla nich to jest zimno, oni ubierają wtedy czapki, rękawiczki, szale. Małpa. Cześć. Cześć. Koko Jumbo, jaja je, Koko Jumbo, tak? Narka małpa. See you later. A co to? O, krowa bykosią. Mu. Cześć. Siema. Tu widzicie w oddali piec, na którym matki, żony egipskie pieką takie podpłomyki. One nazywają to chlebem i można to za około 1 funta egipskiego 20 takich nabyć. Dzień dobry. Tak, hello. Małomówny pan jest. Dobra, trzymaj ten garnek. Hello. O, tu pan chyba sprzedaje wielbłąda. Dzień dobry. Allah Akbar, Osama Bin Laden. Za ile mogę takiego osła kupić? Mhm. No, za 2 żony. Nie, ja tyle nie mam. Ja mam tyle żon. Dobrze, a teraz pokażę wam nasze tutaj baseny. U nas tutaj w Egipcie są piękne zawsze baseny, bo zawsze jest piękna pogoda i każdy chce sobie popływać, oprócz dzisiaj. Najzimniejsza zima, już wspomniałem. Ale porównując to do Polski, to tutaj jest solarium takie dość ostre. No. Dobra, chodźmy tu. Tup, 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 szafelin. No i teraz... piękny widok będzie na basen. Z lewej! Epic basen. I kręcimy. I tu jest kolejny epic basen. Dobra, no to hop! Piękne palmy, tak? Przechodzimy właśnie obok takiego barku, gdzie każdy może coś zjeść i napić. No może nie każdy, ten kto sobie wykupił i ma opcję all inclusive, ma wszystko teraz za darmo. I dostaje taką piękną opaskę. W tym hotelu opaski są bardzo gustowne, bo są różowiutkie. No co? Dobry kolor! Męski, tak. Popatrzmy teraz na zjeżdżalnię, a ja powiem wam coś o ogrodach, które tu widzicie. W Egipcie pada 2 razy do roku deszcz, około 15 minut i oni naprawdę wysilają się, żeby zrobić takie zielone ogrody. Naprawdę to nie jest częste w Egipcie, naprawdę to jest duży wysiłek. Ahoj, kapitanie, restauracja to długa przy plaży wita. Można tu zjeść, napić trunek. Co piją ci? Dobra, nieważne. Teraz zmierzamy w stronę plaży, która jest przepiękna. A to jest kolejny barek przy plaży, gdzie opcja all inclusive, można pić, jeść. Już mówiłem. Nie będę się powtarzał. I tam jest plaża i ja tam zmierzam. Swimming in the sea. Das Schwimmen in Meer erfolgt in einem deutschen Kontrabandem. No dobra, to już przeczytaliśmy oczywiście przepisy, bo nie możesz pamiętać, pani w czerwonym nie karmi rekina, tak? Bo rekin będzie miał przekichane, tak? Plastik, fantastik. No i idziemy dalej. Zobaczmy, o jakie ładne kwiatuszki. No i tu jest niebo na ziemi, parasole, piękny widok. Ze strony wyspa, góry, naprawdę jest świetnie. No, chodźmy bliżej, zobacz, pokażę wam. Nawet motorówki jeżdżą. Słoneczny patrol, do boju! No, mimo że jest zimno, może i tak wygląda pięknie. Przepiękna plaża, przepiękne morze, przepiękny widok, przepiękne góry w oddali. Czy ja się nie powtarzam? Przepięknie! Można tutaj kłady wypożyczyć i pojeździć po bezkresach. O! Pustyni. Czy to są właśnie konie na sprzedaż? Ciekawe, czy ten Arab będzie oferował więcej, bo więcej niż dwie żony na pewno nie dam. O, to jest za dużo. Mogę mu dać jedną żonę i kozę. No i tak się nasza epicka przygoda skończyła. Trzeba wracać do Polski. Naprawdę było świetnie, mam nadzieję, że wasze wrażenia są podobne. I lecimy, zapinamy pasy, zbijamy się w powietrze. Czuję moją rozwianą czuprynę. A, powinienem nie czuć, ale... Może jakaś dziurka jest w samolocie? Nie, dobra, żartuję, no. Jakby była dziurka, to bym tego nie mógł wam wysłać, no. Bo wiecie, co by było. Dobra, nie będę was straszył. No i... Zbijamy się. Piękne miasto, widzimy. Hurghada. Hurghada, drugie Las Vegas. Światła. Kamera. Akcja. Piękne widoki, piękne światło. Naprawdę różnorodność świateł jest ogromna. Od wszystkich kolorów tęczy. No i to koniec, lecimy do Polski. Nie wiem jak dla was, ale ta przygoda była dla mnie bardzo pouczająca. Były walki z Arabami, niebezpieczne miejsca, zwiedzanie pięknych okolic, walka w świątyniach, zwiedzanie świątyń, jazda na wielbłądach, no było naprawdę świetnie. I muszę to powiedzieć. Uwaga, uwaga. Ogłaszam Dziennik Podróżnika w poszukiwaniu mumii za zakończony. Do następnej serii z cyklu Dziennik Podróżnika. See ya!